Kasiu! Cześć, drogie dzieci! Przed nami opowieść, w której miś Brązuś odkryje, jak to jest, gdy ktoś czuje zazdrość i co z tym można zrobić. Miś Brązuś zaprosił wszystkich swoich przyjaciół, wiewiórkę, jeża, zająca, sowę. Kiedy wszyscy zebrali się w cieniu wielkiego dębu, pojawił się też lisek. Na początku lisek był bardzo miły, ale szybko zaczął porównywać się z każdym ze zwierząt. Zazdrościł wiewiórce i ogonka, sowie wiedzy, a jeżowi kolców. Dlaczego oni mają, a ja nie? Mruczał lisek pod nosem. Zazdrość zaczynała sprawiać, że lisek czuł się coraz gorzej. Chciałby mieć wszystko to, co mają inni. Brązuś rozłożył koc piknikowy na miękkiej trawie. Wiewiórka ustawiła koszyk pełen smakołyków. Szykowała się też piękna uczta w leśnym zaciszu. Gdy każdy zajął swoje miejsce, przybiegł też lisek. Na początku wyglądał na zaciekawionego i radosnego, ale szybko coś zaczęło mu przeszkadzać. Wiewiórka, ale ty masz puszysty ogon. Mój nigdy nie będzie taki lśniący. Wiewiórka spojrzała na liska i podziękowała. Powiedziała, że jego futerko też jest przecież piękne. Lisek tylko mruknął coś pod nosem i szybko zwrócił uwagę na sowę, która przyniosła ze sobą małą książeczkę pełną zagadek. Lisek obserwował, jak sowa opowiada innym nowe, ciekawe historie. Gdybym był tak mądry jak sowa, też bym znał tyle zagadek, powiedział lisek, wzdychając ciężko. Lisek chciał mieć długie, skaczące łapy jak zając. Chciał fruwać po niebie tak jak ptak i mieć miękką, puszystą sierść tak jak miś Brązuś. Codziennie chodził po lesie, zazdroszcząc innym. Wszyscy w lesie wiedzieli, że lisek jest bardzo sprytny i szybki. Potrafi znaleźć najlepsze ukryte ścieżki i miejsca, gdzie rosną najlepsze jagody. Ale lisek u siebie tego nie zauważał i był zazdrosny o wszystko. Miś Brązuś zauważył, że lisek zaczyna czuć się nieswojo. Pomyślał, że trzeba mu jakoś pomóc. Lisku, każdy z nas ma coś wyjątkowego. Wiewiórka ma piękny ogon, sowa zna mądre historie, a ty masz bystry wzrok, jesteś sprytny. Jesteś najszybszy z nas wszystkich. Lisek jednak nie czuł się najlepiej. Spojrzał na jeża, który zabrał ze sobą pióro do pisania. Jeszcze te kolce, mruknął lisek. Dlaczego to on ma kolce, a nie ja? Zwierzęta zaczęły się martwić, czy lisek w ogóle będzie cieszył się piknikiem. Wiesz, lisku, zaczęła wiewiórka, kiedyś też byłam zazdrosna o to, że ktoś umie robić coś lepiej ode mnie. Ale odkryłam, że każdy z nas ma inne talenty. Ty też masz jakiś talent, o którym nawet jeszcze nie wiesz. Lisek spojrzał na wiewiórkę z zaciekawieniem. Nigdy nie myślał, że inni mogą też czasem czuć się tak jak on. Czy to możliwe, że ma jakiś talent, którego jeszcze nie odkrył? Miś Brązuś powiedział, żeby został z nimi. Spróbują znaleźć w nim to, co czyni go wyjątkowym. Razem na pewno coś odkryją. Lisek przysiadł na kocu zaciekawiony. Miś Brązuś powiedział do niego: mam pomysł, lisku, może każdy z nas wymyśli dla ciebie jakieś zadanie. Dzięki temu dowiesz się, co jest w tobie wyjątkowego. Lisek pokiwał głową, choć nieco niepewnie. Pierwsza podeszła do niego sowa. Z wesołym błyskiem w oku postawiła przed nim kartkę i powiedziała: lisku, spróbuj rozwiązać zagadkę, zobaczymy jak ci pójdzie. Lisek popatrzył na kartkę. Początkowo był troszkę zmartwiony, że nie da sobie rady, ale już po chwili zaczął powoli odczytywać zagadkę, a później cichutko, ale z uśmiechem podsunął odpowiedź. Sowa klasnęła skrzydłami z radości.
Lisku, widzisz, potrafisz myśleć sprytnie i znajdować rozwiązania. Lisek poczuł radość, był z siebie dumny, jednak zaraz poczuł znajome ukłucie zazdrości, gdy spojrzał na jeża, który trzymał w łapkach mały notes pełen rysunków. Lisek znów westchnął. Ja nie umiem rysować, tak jak jeżyk. Jeż podsunął mu ołówek. Może spróbujesz? Zapytał. Lisek, choć niepewnie, chwycił ołówek i zaczął rysować coś na kartce. Linie były trochę krzywe, trochę niesforne, ale powoli pojawiał się na kartce obraz, radosny portret zwierząt z pikniku. Gdy skończył, spojrzał na swoje dzieło i aż zapiszczał z radości. Lisku, to jest cudowne! Zawołała wiewiórka. Zobacz, masz swój własny styl. Lisek rozpromienił się jeszcze bardziej, ale czuł, że czegoś jednak mu brakuje. Chciał mieć coś naprawdę wyjątkowego, czego nikt inny nie posiada. Wtedy miś Brązuś podszedł do niego i zapytał: a może spróbujesz z nami zaśpiewać? Wszyscy zaczęli śpiewać piosenkę. Lisek najpierw śpiewał bardzo cicho, ale z każdym słowem czuł, jak rośnie jego pewność, aż w końcu wyśpiewał, że chciałby być szczęśliwy, niezależnie od tego, co mają inni. Kiedy skończyli, Lisek poczuł, że już nie musi niczego zazdrościć. Kiedy skończyli, Lisek powoli zaczął dostrzegać i odnajdywać swoje własne talenty. Każdy ma w sobie coś, co czyni go wyjątkowym. Wystarczy tylko to odkryć. Lisek czuł, jak zazdrość powoli ustępuje miejsca radości. Zauważył coś niezwykłego. Wszyscy wokół zaczęli cieszyć się z wspólnych rozmów z nim. Zaczęli z nim żartować, śmiać się i bawić. Pobawmy się teraz w poszukiwanie talentów, zaproponował miś. Wszyscy chętnie się zgodzili i zaczęli proponować różne zabawy. Miś Brązuś zorganizował konkurs spinaczki na najwyższe drzewo. Lisek popatrzył z dołu, na początku niepewnie, ale już po chwili poczuł, że spróbuje. Wspinał się krok po kroku, a gdy dotarł na pierwszą gałąź, usłyszał okrzyki. Brawo, Lisku! Nigdy wcześniej Liskowi nie zdarzyło się wspinać tak wysoko. Po tej zabawie przyszedł czas na inną przygodę, tym razem zaproponowaną przez wiewiórkę, która uwielbiała szukanie ukrytych skarbów. Każdy miał za zadanie znaleźć coś w lesie, coś, co mogłoby się przydać na kolejne zabawy. Wszyscy rozbiegli się, szukając skarbów między drzewami i w zaroślach. Po chwili Lisek podbiegł, trzymając w łapce piękny, błyszczący kamyk. Spójrzcie, znalazłem coś, powiedział Lisek, pokazując swój skarb. Znalazłeś wyjątkowy kamyk, powiedziała sowa. Lisek zauważył, że prawdziwe szczęście kryje się nie w porównywaniu się do innych, ale w odnajdywaniu tego, co jest wyjątkowe w nas samych. Lisek powoli już przestał zazdrościć innym. Zamiast tego chętnie pomagał. Miś Brązuś zaproponował zabawę w skaczące żaby. Wszyscy mieli udawać, że są żabkami i skakać jak najdalej. Brązuś stanął na końcu polanki. Odliczył głośno, po czym wszyscy wystrzelili w powietrze. Lisek wyskoczył pierwszy, lądując akurat w małej kałuży, mocząc się cały. Wiewiórka, która wzięła ogromny rozbieg, skoczyła tuż za Liskiem i prosto do tej samej kałuży. Tym razem oboje wylądowali w wodzie. Wyglądało na to, że stworzyli swoje własne żabie jeziorko. Tak powstała żabia kałuża przyjaźni, gdzie wszystkie zwierzęta chlepały się wesoło, robiąc wielkie żabie zawody, kto zrobi największą fontannę.
W końcu wyszli z kałuży. Usiedli wszyscy razem na ciepłej, zielonej trawie. Lisek spojrzał na mokre futerko, na wiewiórkę, która wyciągała błoto ze swojego ogona. Zauważył, że wcale nie musi być najlepszy we wszystkim. Czasem zazdrość może sprawić, że czujemy się źle, ale prawdziwa radość przychodzi wtedy, gdy możemy cieszyć się wspólnie, bez zazdrości. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misie Brązusia i jego przyjaciół.